Dzień dobry moi drodzy, chcę się odnieść do słów mojej byłej partnerki odnośnie rzekomej kradzieży Oreo. Posiłkuję się kartkami ze względu na to, że chcę, aby przekaz był spójny oraz z racji tego, że zamieszczone są w nim cytaty, aby tego po prostu nie przekręcać. Bardzo długo zastanawiałem się, jak przedstawić Wam wszystko chronologicznie, tak aby jak najwięcej osób zrozumiało obecną sytuację. Dlatego potrzebowałem chwili, aby to wszystko skompletować i żeby przekaz był jak najbardziej przejrzysty. Jestem zażenowany, a chyba bardziej zdruzgotany sposobem rozwiązywania tego problemu przez Sylwię i nigdy w życiu nie uczestniczyłbym w takim cyrku, gdybym nie został wywołany do tablicy, pomówiony, a następnie szkalowany, wyzywany, aż finalnie, aby w moim kierunku padały groźby karalne. Jeżeli będzie trzeba, to swoje racje oraz dowody je potwierdzające będę przedstawiał przed odpowiednimi organami, ponieważ żyjemy w państwie prawa i nawoływanie do samowolki ze strony mojej ex-partnerki jest niedopuszczalne. W internecie zostałem przedstawiony przez moją byłą partnerkę jako złodziej, a ja nie ukradłem Oreo. Pies został mi dobrowolnie powierzony przez Sylwię Madeńską dnia 20 października 2021 roku. Ja wspólnie z Sylwią opiekowałem się, wychowywałem, inwestowałem w Oreo od samego początku, kiedy dokonaliśmy jej zakupu. Wszystko wyjaśnię w dalszej części materiału. Nie zrobiłem nic złego, a tym bardziej nic z zarzucanych mi czynów przez Sylwię Madeńską. Dlatego traktujcie moją wypowiedź jako wyjaśnienia dla Was, a nie tłumaczenie się, ponieważ nie czynię nic złego. Pokazałem to tym, że nie zamknąłem konta na Instagramie w celu zebrania followersów, czy też pozwalałem każdemu ulżyć sobie w komentarzach pod moimi postami, pomimo że jest to obrzydliwe i okropne zachowanie ze strony osób udzielających się. Ale zacznijmy od początku. Zacznijmy od marca 2021 roku, kiedy to kupiliśmy Oreo. Faktem jest to, że odradzałem zakup psa, ponieważ ja od urodzenia wychowywałem się z psami, które były w mojej rodzinie i wiedziałem, jak wielka jest to odpowiedzialność, a przy sposobie hulaszczego funkcjonowania mojej ekspartnerki byłoby to ze szkodą dla psa. Jednak po czasie, kiedy to stwierdziliśmy, że nasz związek staje się coraz bardziej stabilny, stwierdziłem, że kiedy ja będę również wychowywał, dbał o Oreo, kiedy to będziemy mogli sobie pomagać w tej opiece i wymieniać się obowiązkami, wszystko będzie jak należy. Faktem jest to, że Sylwia korespondowała z właścicielką hodowli, która to wysyłała jej zdjęcia malutkiej, które to były później przesyłane do mnie. W tym czasie Sylwia zaczęła prowadzić konto na Instagramie dla Oreo, natomiast jeszcze wtedy nie miała nadanego tego imienia. O wszystkim byłem na bieżąco informowany i dostawałem wszystkie informacje dotyczące tychże korespondencji. Wstępny plan był taki, że Sylwia pojedzie po psa sama podczas mojego udziału w One Night Squad. Jednak oboje chcieliśmy być przy tej chwili razem i uzgodniliśmy, że zrobimy to wspólnie po moim powrocie z Zanzibaru. Z racji tego, że hodowla mieści się bardzo blisko mojego domu, pojechaliśmy na wieczór dnia poprzedzającego odbiór Oreo i przenocowaliśmy u mnie w domu w obecności mojego ojca, jego partnerki, mojego brata oraz partnerki brata. Jadąc do hodowli dnia następnego przekazałem Sylwii należną kwotę w gotówce. Sylwia jako nasza reprezentantka w rozmowach i ustaleniach z właścicielką hodowli przekazała pieniądze tej pani w gotówce w drugim pokoju, a w pokoju, w którym siedzieliśmy zostałem ja z Oreo, dwie córki właścicielki i reszta piesków. Dowodem na to może być zdjęcie, które zrobiły sobie z nami córki właścicielki, jednak na naszą prośbę nie publikowały go nigdzie, bo nie chcieliśmy wywoływać niepotrzebnej burzy medialnej na temat naszego związku. Po zakupie Oreo wróciliśmy do mojego domu rodzinnego, w którym spędziliśmy kolejny dzień i kolejną noc już z naszym małym pyszczolcem. Świadkami w tej sprawie mogą być domownicy obecni wtedy w domu. Na pytanie zadane przez mojego ojca, które było skierowane do Sylwii, ile kosztował pies, Sylwia odpowiedziała, cytuję, kupiliśmy psinkę za, i tutaj padła kwota, za psa. Pierwsze zdjęcie Sylwii z Oreo wykonałem osobiście. Opublikowała je na swoim profilu 18 marca, a na profilu Oreo 19 marca. Bazując na naszych prywatnych ustaleniach w związku z nieupublicznianiem naszej relacji, ja unikałem pokazywania się na Instagramie w towarzystwie Sylwii oraz Oreo. Dlatego znaczna większość fotek z Sylwią w roli głównej na jej Instagramie
oraz na profilu Oreo jest wykonanych przeze mnie. Tak samo jak relacje, które były wrzucane na Instagram Sylwii oraz Oreo, w znacznej części ich autorem byłem ja i mam te materiały zgrane i zabezpieczone jako dowody w sprawie. Materiały wszystkie w celu ich publikacji przesyłałem Sylwii jakimś komunikatorem lub airdropem w iPhone'ie. Idąc dalej, w okresie od 18 marca i wcześniej do 25 lub 26 sierpnia z przerwami z powodu kłótni przebywaliśmy razem w związku, wspólnie wychowując, opiekując się, inwestując oraz dbając o Oreo. Na potwierdzenie tych słów mam setki przeróżnych dowodów. 27 sierpnia miałem urodziny. Umówiłem się z Sylwią pod jej blokiem na przekazanie jej Oreo, gdyż przed tą datą to ja się nią opiekowałem. Przy przekazaniu Oreo otrzymałem torebkę z prezentem dla mnie ze strony Sylwii. Podziękowałem i rozeszliśmy się do swoich obowiązków. W torebce znajdowały się dwa upominki, alkohol, słodycze, kartka z życzeniami oraz ręcznie napisany przez Sylwię list, który składał się z dwóch stron A4. Ze względu na to, że zbliżały się ważne dla mnie mecze tenisowe, nie chciałem po raz kolejny, że tak powiem, orać sobie głowy, bo wiem z doświadczenia relacji z Sylwią, że takie listy nigdy nie przynosiły nic dobrego. W wiadomości prywatnej po rozpakowaniu prezentów podziękowałem Sylwii za prezenty oraz przeczytałem same życzenia bez listu. Zobaczyłem tylko, że jest to zapisana dwustronnie kartka A4. Na moją wiadomość dostałem odpowiedź, że nie muszę się obawiać tego listu, że celowo dostałem prezent 25 sierpnia, po to, bo są w nim dwie propozycje, które po weekendzie będą już nieaktualne. Taką wiadomość dostałem 26 sierpnia o godzinie 9:52, a po przeczytaniu listu, w którym były wyznania miłości z jej strony oraz propozycja naprawy naszej relacji z fachowcem do spraw relacji damsko-męskich, odpowiedziałem na nią tego samego dnia o godzinie 17:30. W którym w bardzo kulturalny sposób podziękowałem za propozycję, wyjaśniłem, że nie wierzę w zmiany w zachowaniu zapowiadane przez Sylwię, że nie dam się więcej nabrać oraz w jak najbardziej delikatny sposób zakończyłem naszą relację, ponieważ tak jak w liście Sylwia wspomniała, że jest to symbol jej walki lub chwila słabości. Uznałem, że to drugie. Na tę wiadomość dostałem grad innych bardzo długich wiadomości, w których było ukryte wiele żalu oraz niechęć przyswojenia do siebie mojego stanowiska. Po tych wiadomościach ostatnia brzmiała, że aby się więcej nie kontaktować, Sylwia blokuje nasze wszelkie kontakty i dopisała, że tyczy się to również spotkań z Pyszczolcem. Kiedy to odpisałem na tę wiadomość, cytuję: zostaw to konto a propos kontaktów z Pyszczolcem, nie próbuj mi utrudniać kontaktu, to bez sensu. Mówię ci szczerze, ta wiadomość już nie dotarła do Sylwii, bo byłem zablokowany. Mówię o tym po to, aby uświadomić wam, że Sylwia zwyczajnie kłamie, nie tylko na temat tego, kto zakończył relację, ale i na wiele innych rzeczy związanych z całą sprawą. Z racji wcześniejszych doświadczeń, kiedy to Sylwia zaginęła gdzieś kiedyś na imprezie i nie było z nią żadnego kontaktu, ja martwiąc się przyjechałem pod jej blog i czekałem, aż się zjawi, by zobaczyć, czy wszystko z nią w porządku. Ona wtedy publicznie oskarżyła mnie o nachodzenie oraz o stalking, dlatego nie chciałem się narazić na to kolejny raz. Jednak Oreo w tym momencie jest dla mnie najważniejsze i po wielu próbach kontaktu, niestety bezskutecznych próbach, zgłosiłem się do prawnika o pomoc w rozwiązaniu polubownym tej sytuacji i ustalenia sprawowania opieki nad Pyszczolcem. Po miesiącu od momentu zabrania ode mnie całkowicie naszego wspólnego psa, gotowości pisma przedsądowego ze strony prawnika oraz dowiedzeniu się kilku przykrych faktów i zachowań Sylwii podczas naszego ówczesnego związku, zdecydowałem się to rozmówić z nią osobiście. Przyjechałem pod jej dom i na szczęście udało mi się spotkać z Oreo na spacerze. Rozmowa o sprawach prywatnych jak zwykle spoczęła na niczym, więc zakomunikowałem, że nie będziemy kontynuować tej dyskusji i zakomunikowałem, że nie ma prawa po złości ograniczać mi kontaktów z naszym psem. Po chwili rozmowy na ten temat Sylwia zaprosiła mnie na górę, do siebie, do mieszkania w celu przekazania Oreo, ponieważ uzgodniliśmy, że zaopiekuje się Oreo do następnego dnia. Następnie wieczorem, kiedy to siedziałem w domu, dostałem od Sylwii telefon, w którym to, nie dając mi dojść do słowa, prowadząc monolog, mówiła, że ja chcę się kontaktować tylko z Oreo z tego tytułu, że chcę mieć dalej kontakt z nią,
Natomiast nawet nie dając mi dojść do słowa i nie tłumacząc jej, że to ja zakończyłem z nią relację i to ja nie chciałem mieć z nią kontaktu z różnych względów, mam na myśli prywatnych kontaktów, zakończyła rozmowę rzutem telefonem, tak jak robiła to zresztą wielokrotnie, nie miałem szansy nawet się do tego odnieść. Próbowałem oddzwonić bezskutecznie, próbowałem oddzwonić kilka razy. Uzyskałem brak odpowiedzi. Zdecydowałem się pojechać do Sylwii i kiedy to wszedłem do niej do klatki, otworzyła mi drzwi, zobaczyłem, żeby był u niej jakiś jeden z kolegów, pili alkohol i poprosiłem ją, żebyśmy mogli porozmawiać w cztery oczy na korytarzu. Przedstawiłem jej sytuację, że dlatego przychodzę do niej dzisiaj, żeby jej przedstawić sprawę, która wygląda następująco, że prawnik przygotował pismo przedsądowe na temat sformalizowania tego, jak będziemy opiekować się Oreo. Natomiast ona potraktowała to śmiechem i powiedziała słowa następujące. Ty jesteś naćpany, nigdy się z tobą nie będę dzielić Oreo, wypierdalaj i nie będziesz, jak jutro dasz mi psa, to już więcej się nie zobaczysz ani ze mną, ani z pyszczolcem. Takie wyzwiska, wyśmianie i pogarda jest absolutnie nie na miejscu i nie godzę się z czymś takim. Powiedziałem jej moje stanowisko, troszkę w nerwach powiedziałem, że nigdy tego psa już więcej nie dostanie, co jest oczywiście dla mnie było niepotrzebne. Natomiast później już będąc na schodach powiedziałem, że do czasu wyjaśnienia się sytuacji i uchłonięcia jej emocji ja zajmę się opieką nad Oreo. Następnie kilka dni próbowaliśmy rozmówić się telefonicznie. To ja praktycznie cały czas dzwoniłem do Sylwii i proponowałem jej wielokrotnie ugodowe rozwiązanie całej sytuacji dla dobra psa. Miałem na myśli to, skoro my nie możemy dogadać się prywatnie, skoro jest to nasz wspólny pies, wspólnie go wychowujemy za wspólne pieniądze od samego początku, to nie może pies być kartą przetargową, aby chciała mnie zatrzymać na siłę przy sobie, tylko i wyłącznie dlatego, że opiekuje się psem. Wielokrotnie mówiła też i pisała do mnie, że ona jest w pakiecie z pyszczolcem, więc jeżeli chce z pyszczolcem utrzymywać kontakt, to muszę też i z nią. Był to czysty szantaż, więc nie godziłem się na coś takiego. Po całej sytuacji Sylwia, tak jak wiecie doskonale, nastąpiła nagonka internetowa na mnie, rzuciła stories, później podzielała kilku wywiadów, rozpowiadając niewłaściwe, błędne i kłamliwe informacje. Wielokrotnie Sylwii proponowałem ugodę notarialną na zasadzie tego, że ja zorganizuję notariusza, ja zapłacę za notariusza i przy notariuszu ustalimy, w jaki sposób będziemy sprawowali opiekę nad Oreo. I ja jestem naprawdę flexi, jesteśmy w stanie się umówić, ale niestety Sylwia nie chciała o tym słyszeć, rzucała na mnie wiele oskarżeń, wyzywała mnie, a finalnie no, w 90% rozmowy kończyły się tym, jak chyba może nawet wszystkie, kończyły się rzutem telefonu i po prostu zakończeniem rozmowy. Jeżeli będzie to konieczne, to przedstawię Wam kolejne materiały oraz dowody kłamstw oraz manipulacji ze strony mojej byłej partnerki, których mam mnóstwo. Zabieg dzielenia się tymi informacjami z opinią publiczną ze strony mojej ekspartnerki ma na celu bezpodstawne oczernienie mnie, naruszenie moich dóbr osobistych i zniszczenie mojego wizerunku, czego ja nie chcę robić w drugą stronę. Oreo właśnie dlatego została ze mną, że Sylwia powiedziała, że już nigdy nie zobaczę malutkiej, jak ją zwrócę. Zdecydowałem do czasu polubownego porozumienia wziąć ją pod opiekę, a prób o polubownym rozwiązaniu było mnóstwo. Z tego miejsca chcę zaapelować do Sylwii. Sylwia, tak wiele razy próbowałem się dogadać i proponowałem Ci rozwiązania polubowne, mimo tej całej ohydnej nagonki w internecie, którą na mnie zrzuciłaś i której rezultaty widać u mnie na profilu i na przeróżnych miejscach w internecie oraz też na co dzień na ulicy, ponieważ niektórzy ludzie zaczepiają i mówią, gdzie jest pies, co się dzieje. Jest to nie na miejscu i apeluję do Ciebie, żebyśmy dla dobra psa dogadali się. Jeszcze raz składam Ci tutaj oficjalnie przy wszystkich propozycję następującą. Chcę zorganizować notariusza, zapłacić za notariusza, spotkać się z notariuszem o wyznaczonej godzinie w wyznaczonym miejscu i to wszystko uzgodnić
uzgodnić to, w jaki sposób będziemy dzielili opiekę nad Oreo. Mam nadzieję, że doczekam się odpowiedzi, bo liczę, że Oreo jest dla Ciebie tak samo ważna, jak i dla mnie. Dziękuję za uwagę.